A on z tą borotką bo to chyba dmuchało je tam? Mogę tutaj podkreślić, że szczególnie w pierwszej połowie, kiedy ta drużyna była lepiej zorganizowana, dobrze to wyglądało. Dobrze to wyglądało. I jedyne jakie zastrzeżenie mogę mieć to do utraty bramki. Poza tym to wiele, wiele bardzo ciekawych akcji i tutaj chciałbym kolejny krok wykonać w pracy. Jeżeli mam świadomość, że zespół ciężko pracuje i jest w takim okresie przygotowania ogólnego, to jestem spokojny, jeżeli chodzi o kwestię wyniku. Ale też jestem trenerem piłki nożnej i dla mnie najważniejszy jest mecz i to dla mnie jest materiał do przemyśleń i pochylenia się nad postawą poszczególnych zawodników. Chciałbym z nimi i rozmawiać i przygotować zespół do kolejnego meczu, w którym powalczy o zwycięstwo. Tutaj kierowaliśmy się przede wszystkim tym, aby ci zawodnicy, którzy przyjdą, wzmocnili rywalizację, aby podnieśli jakość całej drużyny, bo dla mnie najważniejszy jest zespół, nie poszczególni zawodnicy, o którym oczywiście zwracam uwagę i pochylam się nad nim i każdemu chcę pomóc, ale zespół dla mnie jest kluczowy i chciałbym, żeby tutaj w obrębie tego zespołu była zdrowa rywalizacja. Tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że rozmawiałem z Markiem. Marek chciał pewnej deklaracji z mojej strony, czy będzie mieć szansę no, stałej gry, bo on jest tego rodzaju zawodnikiem, który po prostu chce stale grać. Ja mu powiedziałem, że mu nie mogę tego zagwarantować. I on jakby rozumiejąc to zaczął się rozglądać za miejscem, gdzie będzie mógł stale grać. Mateusz też dochodzi do takiego momentu, gdzie też zadaje sobie sam pytania, czy tu jest zawodnikiem wchodzącym, zawodnikiem, który walczy o miejsce, czy ewentualnie grającym na stałe w innym miejscu. Więc ja biorąc jego pod uwagę, a na przykład Pawła Mandrysza, tutaj widzę, że z punktu widzenia nawet tego, że jest młodzieżowcem, Paweł Szatkowskiemu, Michał Szatkowskiemu dałem jakby otwarte drzwi i wolność decyzji odnośnie poszukiwania klubu ewentualnie.